dawno temu, w okolicach dawnego Gorzowa, w leśnej gęstwinie przepięknego boru, spotkali się i zakochali od pierwszego wejrzenia Klara i Jan. Dziewczyna była bogatą panną, a chłopiec ubogim leśniczym. Wydawało się, że nic nie zakłóci ich miłości, czystej i pięknej. Ale jak to się mówi, szczęście nie trwa wiecznie, ponieważ był ktoś, kto się temu sprzeciwiał. To ojciec dziewczyny, bogaty zarządca pobliskich ziem, pięknego dworu otoczonego lasami i małym jeziorem. Nie chciał, by byle leśniczy poślubił jego córkę. Bezlitosny zarządca odkrył tajemne miejsce schadzek zakochanych, zrobił im ogromną awanturę i wyrwał Klarę z objęć ukochanego. Cóż z tego, że bogata Klara mieszkała w pięknym dworku z marmurową fontanną na dziedzińcu, jeżeli u swojego boku nie miała ukochanego Janka. Dziewczyna codziennie wypłakiwała oczy, napełniając fontannę gorzkimi łzami. Lecz pomysłowy leśniczy, pełen miłości i nadziei, postanowił wyrwać ukochaną z rąk chytrego ojca. Zaprzągł konia do wozu i ruszył z kopyta. Klara płacze, Janek jedzie, pewnie im się coś powiedzie. Przynajmniej na początku wszystko na to wskazywało. Rozpaczona dziewczyna ujrzała nagle zbliżający się wóz, powożony przez Janka. Ich radości nie było końca, dopóki nie pojawił się ojciec. Nie zdołał on jednak zatrzymać zakochanych, którzy wskoczyli do wozu i uciekli czym prędzej. Na darmo zarządca wołał za nimi i złorzeczył. Gdy Jan i Klara przyjeżdżali w pobliżu do jeziora, wydarzyło się nieszczęście. Znienacka pękła oprzęż, a wóz pozbawiony konia wtoczył się do jeziora. Klara i Janek na darmo próbowali wydostać się z odmętów wody. Przed śmiercią zdążyli jednak wyznać sobie miłość. Od tamtej pory właśnie w tym miejscu, w noc świętojańską, gdy zegar na wieży katedralnej wybija północ, można usłyszeć śmiechy, dziwne szepty i wołania. Chodzą te słuchy, że ludzie urodzeni w niedzielę już nieraz widzieli duchy kochanków, czule się do siebie tulący. Akty może potwierdzić pewien rybak, który był świadkiem tego zdarzenia i źle się przy tym wystraszył. Ale pewnie każdy człowiek zareagowałby w ten sposób, widząc takie dziwne rzeczy. Ja bym na pewno z tatą czym prędzej uciekł. Tak czy inaczej, ta piękna gorzowska legenda pokazuje, że prawdziwej miłości nie jest w stanie nikt i nic zniszczyć, nawet śmierć w odmętach jeziora błotnego.